Nowe zadanie na 5 żetonów D-Day oraz test najnowszego trybu World of Tanks. To są tematy, które poruszymy w tym filmie. Moi drodzy, jest godzina 4:30, ja robię za zombiaka, ale to nieistotne, ponieważ w World of Tanks pojawił się nowy tryb i mamy także kolejne żetony do odebrania. Dokładnie jak klikniemy sobie tutaj na ten bunkier i Shermana, to mamy informację, że od 6 czerwca do 4 lipca musimy już turmować plażę w nowym trybie i do zgarnięcia jest 5 żetonów D-Day, tylko trzeba wygrać bitewkę, więc przechodzimy teraz do gry, wybieramy tutaj bitwę losową, następnie historię, operacja Overlord jest dostępna i mamy, proszę bardzo, coś takiego, tryb zwykły i rygorystyczny. Tryb zwykły, no to dla noobków, czyli nie dla nas, my jesteśmy kozaki, więc wybieramy rygorystyczny i jak już wam wspominałem wiele razy, na początku będzie tylko jedna bitewka w tym trybie, potem będą odblokowane kolejne, musimy poczekać jeszcze ponad 6 dni, więc troszkę faktycznie będzie trzeba poczekać. No i co jest napisane? Przebić się, zniszczyć dzieła nadbrzeżne i zająć przyczółek, nagroda 35 punktów przepustki, 50 tysięcy srebra, 2,5 tysiąca free exp. Potem jest lepiej, bo są większe wartości i na samym końcu mamy nawet obligacje, więc już powiedzmy, że całkiem, ale wiadomo, to dopiero za jakiś czas, także teraz zagramy w tym trybie, wcześniej jednak króciutkie ogłoszenie. The Final Shape to najnowsze rozszerzenie do bardzo cenionej gry Destiny 2. Wcielamy się w niej w strażnika, ostatniego miasta ludzkości w Układzie Słonecznym, oblężonego przez haniebnych złoczyńców. I co bardzo ważne, Destiny, podobnie jak WoT, zalicza się do gier MMO i możemy w nią grać w pojedynkę ze znajomymi, jak i rywalizować z innymi graczami. I zachęcam was do zakupu tego dodatku właśnie w sklepie Neba, bo znajdziecie go tutaj znacznie taniej niż u konkurencji. A oprócz tego, że Neba ma niższe ceny, ma także bardzo często fajne akcje, chociażby najnowsze, czyli tajemniczy prezent. Wystarczy tylko kupić 2 cyfrowe klucze za kwotę co najmniej 86 zł i dostaniecie kartę podarunkową o wartości od 1 do nawet 100 euro, taką legendarną. Także na przykład możemy wybrać sobie Destiny 2, ten dodatek The Final Shape i jeszcze z takich fajnych produktów teraz bardzo opłacalnych mamy na przykład Mafię Trylogię, ona kosztuje 83 zł i zobaczmy koszyk, jak to wygląda. 2 tytuły, do tego jeszcze tajemniczy prezent, 2 akcje, bardzo fajnie nam się tutaj połączyły, przechodzimy do płatności i teraz oczywiście co możemy zrobić, to wybrać jedną z kilku dostępnych form płatności. Polecam sklep Neba, link do niego macie w opisie. No to lecimy, założę okulary, aby coś widzieć. Czerwca 44 roku, 6:29, wcześniej, tak jak u mnie. Mann, ich habe eine Stunde lang mit diesem Karpfen gerungen. Hab ihn fast rausgeholt. Er wog 20 kilo. Na razie pusto. Aż tu nagle. Potężna flota płynie. A, was, du glaubst mir nicht? Scheiße! Nie zazdroszczę im tam w tym bunkrze. A my chyba na tej barce płyniemy. Mam nadzieję, że to nie ja dostałem. Panca! Panca! Panca, panca! Kapitan John. Wszyscy razem, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi. O, Polaków też wymienili. O, ty dobrego. Klikamy bitwa. Jesteśmy, moi drodzy, na plaży, mamy, widzę, spore wsparcie Sherman Crab. I tutaj takie zwykłe szermaniki. I bunkry. Łopie, ej! Już mi tutaj tak sieknęli. Dostał 113. Autoim nie działa. Ty chłopie, tu są miny, ty nie widzisz? Kurde, kapuściana głowo. Mówili w instrukcji. Kraba mi zdjęli. To najgorzej.
Da się ten bunkier sieknąć po 100. Co brak możliwości wsparcia? Ogarnij się, chłopie! Ja tu umieram! Trzeba klikać te, widzowie. Kliknąłem te. I dostaję bunkier, widzicie ładnie? Klikamy te. Dobra, super. Teraz tego. Teraz tego. Nie mogę w niego strzelić, więc ja będę strzelał w tego. Tego! Po lewej. Kurna, i tamtego strzelają, no. Co za głąby kapuściane. Mi ten z lewej bardziej przeszkadza. No dobra, niech będzie. Ale ładnie strzelają, ładnie, ładnie. Zobaczcie, ja też trafiam. O, odbił się z bunkra. Apteczkę, dobrze, mam apteczkę. No, dobra, super. To może ten teraz. No, już prawie. Nie jest tak źle. Z tego co widzę, mamy 3 życia, zobaczcie, w lewym rogu. O, to ja zniszczyłem? Super. Nie jest źle, nie jest źle. Mam tutaj jeszcze do pomocy porucznika Artura. Arturze, ogarnij się i zacznij strzelać, bo ja tutaj sam robię robotę. No dawać, dawać, dawać. A w ogóle tą flotę widać? Ja się zaraz obrócę, zobaczę. No coś tam widać, że coś tam strzela, ale tak słabo, co nie słabo. Dobra. Wszystkie bunkry nadbrzeżne zniszczone, brawo. Dawaj ziomek, dawaj, jedziesz, jedziesz. Szkoda, że ja nie mogę tym prowadzić, co nie? Przyda się, chłopie, dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczmy, jak to działa. Jak to wykombinowali. O, tutaj mi nie pokazywało, że są. Dobra, jadę, chłopie, wolałem, wiesz, ostrożnie. Powolutku. Żeby nie było lipy. Kolejny bunkier. Działa przeciwlotniczo obok bunkrów. Dobra. Mamy taką małą drużynę. 3 pojazdy. No ale trudno. Dawajmy. Dawać, 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 panowie. Dawać, dawać. O, pancery. Od razu się chowam, widzowie, bo... Kurna, silnik mi strzelił. Ale uciekają. No, nie do końca, bo mierzą we mnie, chłopie. Ty... A ty w ogóle, co ty robisz? Ty zobacz, jaki kasztan ucieka. Ty kurde, ucieki gier. Ja tutaj walczę. Ten Artur to coś tak się obija, a tamten spierniczył. Ale nie, on chyba musi te pole minowe ogarnąć. Ta, on ogarnia to pole minowe. No dobra. Słuchaj, no wybaczę ci, no. No wybaczę ci. Rozumiem, że są... priorytety. Ale ten bunkier zniszczyć to będzie ciężko. Mogę go jakoś oznaczyć? Ej, MK klik. No nic tu nie mogę. Nie, no nie mogę nic zrobić. A trafiaj, kurde, kapuściana głowo. Ty, nie mogę trafić. Jak w randomku celność. 117, no potężny damage. Oto widzowie, do zobaczenia jutro. Ej, ktoś się na plaży zrespił. O, pięknie. Spitfire, super. Zrespił się kapitan. Wasz ruch. Dobra, gościu, spokojnie, ogarnij się. Tutaj, wiesz. Mam atak. Rzućmy może tu gdzieś? Ty, szybciej, szybciej, bo zaraz ucieknął. Dobra, ładnie. Ładnie, ładnie. Pancernik zrobił robotę i kapitan nam tutaj pomógł. Tylko tutaj chodź. Gdzie tam jedziesz? Zneutralizuj obronę przeciwnika w sektorze D6. No dobra, to jedziemy. A ty przodem, bo ty masz lepszy pancerz. Hotok to do zbierania. O, sztugi. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj uniknąć tygrysów. Ale nie mówili nic o tygrysach w zapowiedzi, więc może nie będzie.
Może nie będzie tak źle, widzowie. Ale dużo kropek się pojawiło, zobaczcie. O, zrzucę tutaj coś. Mam nadzieję, że to wejdzie. No, ten zasięg jest taki ograniczony, a ten Artur jak ciśnie, nie boi się. Dobra, weszło. Artur mówi, ja twardo do przodu gościu, ja się nie martwię. Ja mam dużo życia, mam dobry pancerz. Ale faktycznie on jest lepszy ode mnie, bo... Lepszy damage, więcej hapsa, lepszy pancerz, wszystko lepsze. Na gąskę. Postawiłem na gęsi. Artur, dasz radę, jakbyś mógł ogarnąć tego sztuga, please? Dobra, odwrócił jego uwagę, muszę pomóc mu. Czekajcie, 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 czekajcie. Pyk. A teraz kikanie te chyba nic nie da. Mam ten ostrzał pod siódemką tutaj. Sygnał dymny, co 45 sekund. No trudno. Gąska. Nie obróci się już. Chyba, że ma zestaw naprawczy. Ale bo zestaw naprawczy, nie oszukujmy się, nie powinien mieć. O, jak tak trafisz byle gdzie, to nie wejdzie z damage'em. Jaki jest zasięg, zobaczcie, no nie taki duży, trzeba podjechać tam dość blisko. Niestety. Dobra, rzucam. Pięknie. Nie objadę go, jest za szybki. Pomożesz mi, Artur? Weź jakoś go. Objadę go, patrzcie. A! Ale gąska jest, siedzi gąska. Dobra, jest nasz. A ty, Artur, wiesz co, zawiodłeś mnie. Myślałem, że jesteśmy kumplami, a ja zebrałem strzała, ty tam kampisz z tyłu. Typowy snajper, co nie? Typowy tam jakiś nubek. Sam muszę walczyć. Mamy wsparcie. Co? Mamy BDR-a! No, tego nie było, tego nie grali. BDR-y w Normandii. Ja nie wiedziałem, widzowie, że BDR-y jeździły w Normandii, ty. Nie słyszałem o takim czołgu w czerwcu 44 roku, ale wiecie. To jest World of Tanks, tu wszystko jest możliwe. Mamy BDR-a. Na plaży. Niedługo się okaże, że wiecie, mausy będą. Kurde, mausiki. Zobaczcie, poruwa. Ale taki idealny może w dwóch naraz wejdzie. Zobaczmy. Zobaczmy efekt. Pięknie. No jak takie parówki będą stać, kołki, no to spoko. Ej, ale ten sztuk to ja... Obrócił się bokiem. Na hita. Super. Aha. BDR dostał moraka, no zarąbiście, kurna. No to jest moja właśnie drużynka. Filiżanka dobrej kawki. Herbatka, kawka może być. Ja tutaj jeszcze rumianek proponuję. Nie wiem, czy panowie gustują w rumianku. Ale rumianek, meliska też spoko sprawa. Jak się dostanie odarty bombkę, to naprawdę dobrze sobie taki trunek wypić. I czasami... Przydaje się na relaksik. Ładnie bunkier porobiony i pancerka. Nie we mnie, kurde. Ale na szczęście nie bije tak dużo, 40 to spoko. Pomogłeś mi coś. A to jest Arl. Kapitan Dubois. Vive la France. Dobra, dobra. Już tak mi się wydaje, że jesteśmy chyba już... W tym większym zakresie, już chyba większość zrobiliśmy tej misji. Ta pantera jest tyłem. Ja staram się skrócić dystans, żeby wiecie co, móc rzucić ten ostrzał, ale te pancery mi trochę przeszkadzają. O, paruwa się pali. No tak w randomku też tak. Paruwy się zawsze palą. Te paruwy to takie, bo powiedziałem, że to są awki. Ale stoją, aż się kurde prosi, aby na nich rzucić ostrzał. Czekajcie, podjadę. Wykorzystam ten domek jako osłonę. Dobra. Mogłem teoretycznie te pancery, bo tak ładnie stały, no ale one się ruszą. Już widzicie, jak się ruszają. A bunkry niszczyć to by mi zajęło 3 lata. Te pancery porobimy, zobaczcie. On opuszczania nie ma.
No to jakiś jest, wiecie, stokowy. Nie ogar. Mamy dwa ostrzały, zobaczcie. Pod ósemką. I jakiś bunkier taki mocny, 10 tysięcy życia. Tutaj jeszcze taki słabszy. Ej, czekaj, czekaj. Sztuki mocno coś piją, 112, a pancery 40, więc... Spora różnica. Czyli od sztuków nie zbieramy, widzowie. Ktoś zrobił 6,5 tysiąca, widzę, na liczniku. Nie wiem, kto to... Ale jakiś chyba... Spitfire. Może Spitfire. Jeszcze jedna pecha. Nie, to pancernik w takim razie, skoro mówi, że pancernik, to pancernik. Dobra. Pyk. Tutaj może dwóch naraz, zobaczcie, trafimy. Zobaczcie, jak panie stoją. 3 sekundy? To może być ładne. Pięknie. Piękny cel dla pancerników. Skuteczność jak w XXI wieku, co nie? Oznaczasz pyk, sekundę później. Chyba nawet tak dobrze nie ma dzisiaj, kurde. Ale to tylko gra, co nie? To w grze to tak może być. Kurde, no trafił mnie. Mało życia mamy, 140 widzowie, więc tak może troszeczkę oszczędziliśmy hapsa. Na sztukę użyjemy ostrzału. Po sztuku, pięknie. No i już tutaj chyba finish. A ten AR to tam zamiast robić robotę, to nie wiem, co tam kombinuje. Dobra, rzucam ostrzał. No, kurde, przeżył. Ja postowalę, no to tak. Tu jest weak pointik, zobaczcie. Lufa? Lufa też, ale trochę mniej chyba, 100 tutaj było. A tu 80, dobra. Nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, czy nie. Dobra, użyję może tego ostrzału, żeby trochę szybciej było. No w sumie, na to samo prawie wyszło. Plaża jest czysta, wysyłam siły. Uwaga, duża grupa przeciwnika poruszająca się w waszą stronę. A pancery to spoko, to ogarniemy. Tylko nie, ciekawy jestem, co się stanie, jak wy zginiecie, panowie. A jak wyginiecie, to co, kurka? Ty, bo ten Artur to ma 240 hapsa, to tak ogryzek, kurde. I zobaczcie, mamy 3 zrzuty. Sporo tego towaru nam tutaj dają. Ja mam trochę taką niekorzystną pozycję, bym powiedział. Ale staram się być w zasięgu, ale to jest... Ale leją tego kapitana. Kapitanie! Ja tutaj mam osłonę. Trochę to mnie denerwuje, że nie mogę, wiecie co, tych w ogóle ostrzałów użyć. Strasznie ciężko, trzeba podjechać na mega blisko. O, to wejdzie teraz. Super, ładnie. Dobrze, że mojego nie zabiło. Friendly fire nie istnieje. Zniszcz 5 pojazdów przeciwnika, pokazuje nam. Jadą parówy. Tutaj rzucimy, słuchajcie. Nie wiem, czy to wejdzie. Oj, ona trochę za szybko jedzie. Zatrzymała się, dzięki. A dziękuję bardzo. A, dziękować. Rzucam i spierniczam. Było miło, ale się skończyło. Kurde, dostałem bombę. Ale pantera ważna zdjęta. Ten pancer mnie goni. Jakiś uparty. Pod siódemką mam. Nie wiem, tu będziesz? Trzeba z wyprzedzeniem to mierzyć, ale to wcale nie jest takie mega łatwe. Kurde, wyjechał. Dobra, dostał. Jeszcze 6 pojazdów. Ty, to cały czas rośnie. Niszczę. To bardziej wygląda jak...
Armia czerwona, a nie niemiecka. Niemcy to oszczędzali czołgi, a ci to rzucają salwę do natarcia jedną, drugą. O, zmarnowałem troszeczkę. Ale pantery na szczęście jadą w tym samym kierunku, nie jakoś z flanki. No i mamy ten saporcik. On tu będzie, tak mi się wydaje, za chwilę. Kurde, straciłem Artura. Zatrzymał się tą panterą. Ty cwaniaczku jeden. Ty cwaniaczku jeden. Tam mileją kapitana. Kapitanie! Pomożemy ci, poczekaj. Kapitan umiera. A jak oni umierają, to nic się chyba nie dzieje złego. To nie wygląda, żeby coś tutaj się działo. Kurde, pantera mi wyjedzie. Nie. Te boty, one chyba mają jakiś system taki. Idealnie się obracają. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale one są jakieś mega mądre. Dobra, teraz się nie rusza. No jak się ruszysz, to jesteś 1000 IQ, gościu. Dobra. Uff. Jeszcze 3. 52 HP, już tak ledwo, ledwo się trzymamy. Za 5 sekund będzie i będę mógł chyba na dwóch naraz użyć, zobaczcie. Został mi tylko ten Artur. Arturze, nie umieraj. Arturze, żyj. Kurde, wyjadą? Wyjedzie jedna. Wyjechały obie, no nie wierzę w to. Nie! Sam zostałem. Bądź w gotowości, żołnierzy, nadchodzą posiłki. Trochę ta skuteczność mi się posypała. Misja ukończona 02. Zniszczenie przeciwnicy 23, zadano uszkodzenia 50 tysięcy. Przegrałem? Ale czas się skończył? Czy jaka cholera? Czy to przez to, że straciłem teammate'ów? No, seryjnie jestem w szoku, bo myślałem, że no dobrze mi idzie, kurde, przecież oszczędzałem hapsy. No porażka, no misja niezaliczona. I gdybym wygrał, miałbym 20, a mam dalej 15, czyli nie wzrosła ta liczba. Czyli ten tryb rygorystyczny to wcale, kurka wota, nie jest taka wycieczka, to nie jest taki spacerek. No cóż, widzowie, jednak tryb nas zweryfikował. Jestem pomidorkiem. I wygląda na to, że tryb zwykły to jest chyba mój level. Ciekawe, czy to była końcówka, nie mam pojęcia. Natomiast dajcie znać proszę w komentarzach, czy na trybie rygorystycznym mieliście jakieś kurde komplikacje, jakiś problem. No, najwyraźniej jestem nubkiem. No przepraszam, zorki. Tak czy siak, tryb mi się podoba, ale no trzeba będzie to powtórzyć na zwykłym, no już na live'ie. Czekam na wasze komentarze, na wasze oceny. No i moi drodzy, słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa.